Nie strzelacie. No co, dla nich się będę szarpać. Co innego, jak będę w naszym wojsku, w Legionach. Będę walić. Panie Proszniku, a kiedy nas do Legionów przyniosą? Cierpliwości, Wędzonka. Lada dzień. No to fajno, panie Proszniku. Słuchajcie, Wędzonka. Za chwilę będzie sygnał do ataku. Gdybym ja, no rozumicie, nie wiadomo co komu sądzone. Gdybyście wcześniej zobaczyli moją żonę, to oddacie jej list. Proszę, panie poruszniku. Thank you.
Przed deszczem się schował. Infanterysta Wędzonka. Endehoch? Ale czekaj, czwartpułku jestem, no, ale swój człowiek. Czekaj, coś taki ma, ma swojego chłopaka. Czekaj, niech swoje graty wezmę. Nie gadaj. Czekaj, no. Nie Ale wasze bagorodnie wystraszony, my swoi. Witam. Nasza rota stoi zawsze na polanie. Cała rota? Tak jest. To może lepiej ja pójdę. Ale to w tym kierunku, panie poruszniku. W tym kierunku. Melduje posłusznie. Patrol odbił z niewoli austriacki naszego oficera. A, хорошо. Здравствуйте, коллега! Ну, слава богу, удалось от австрийцев вас отбить, а? Чего отбить? О, вы мэнчили вас здорово, напевно. Нет. Вы глодзини, а водочки коллега давно не вонхал. Чего вы глодзини? Ну, пей, коллега, пей водочку. Видишь, с апровизацией у нас не важно. Нет. Недобже, але водочка завше есть. A czekajcie, jak na tydzień nasz batalion pójdzie na tyły, wtedy będzie wszystko pierwsza klasa. Już dla nas kwatery szykują. Ten pokój będzie dla pana pułkownika. Winowaty, madame. Służba nie drużba. Może pani będzie trochę niewygodnie, ale za to wesoło. Towarzystwo dystyngowane. Nasi oficerowie molodcy. I dla pięknych dam mają zawsze serca otwarte. Nie szukam towarzystwa. No, to się tylko tak mówi, madam. Ale... A więc jeden z pokoi pani będzie łaskawa zatrzymać dla siebie, a reszta? Trudno. Rekwirujemy dla panów oficerów. A w ogóle, galupczyk, wojna to jest... Kiepski wynalazek. Kiepski. To knajwaj, brat, knajwaj. Strzelo kopli wypiło. A ty mi kogoś przypominasz?
No? I ty mnie kogoś przypominasz? A kogo? Kozła. Czekaj, bo masz brudkie taką. Miała babuleńka, koziorczko, rogatego pikmikka, co? Kołczyk, czy myśmy się z tobą nie spotykali u Sobakiewiczów? Owszem, tak, w Tarnowie. O właśnie, tak. Tambowie. Czy ty nie jesteś czasem Iwanów? Czasem tak. Wania, głupczyk, to my przecież rodaki. Robaki marne. O, spać się chcę. Śpi, głupczyk mój, śpi. Ja cię do synu ukołyszę. Śpi, młanieniec mój prekrasny. Баюшки, баю. Тихо самоутри ты месяц ясный. Колыбель пою. Не стрелять, я свой! Не стрелять! Я свой! Я свой! Ojej, co to jest? Gdzie ja jestem? Oj, może ja już kitę odwaliłem i dostałem przydział do raju? Ojej, co to? Duszyczka? Żywe ciałko. Ej, panie, gdzie my jesteśmy? A poruczyk Iwan Iwanyć. Iwan? Pana ułożyłem, a sam już nie miałem siły. Da. Вот мы и на квартире. Ладнее, что? Рай на земле. О, наша пани полковникова также есть. Хоть ту, хоть морду кухана. То есть ваша полковникова? Да что вы, Иванов? То Фифи, песик пани полковниковой. А она сама... Еще ладнейша. То ангел правдивый. Боже мой, Боже, по что я приехала? По что ты мне тут проводилась? Мечтала, что приеду на фронт, само пекло вальки, что достану мужа, бухатера и сетки ранних. Но хотела бы посвятить, хотела бы нести помощь. Ну и что? Достаю мужа здорового, как конь, и ани одного раннего. То есть, по что я wszystko przywiozłam tutaj? Po co? Po co ja skończyłam szkołę pielęgniarstwa? No, no wybrzesz coś? No powiem słowo! Tak siadaj! Boże drogi, masz, trzymaj! O, tak jest! No postawże stój! Ja muszę leczyć, ja muszę pielęgnować, ja muszę się wyładować! No, o czymżeż będę opowiadać w Pietrogradzie, jak nie będę miała rannych, a? Ale zrozum, duszko! Trudno! W moim pułku są same zdrowe chłopy. Ja chcę ratować, bandażować i odrynować. Mówiłem ci. Siadaj. Bożeż ty mój. Co jemu się stało? Kapitanie, brać wszystkich chorych. Nie mamy chorych, panie pułkowniku. Muszą być. Nie gadać, nie denerwować mnie. Muszą być. I to w klinika. Jak rozkaz, to będą. Oj, być. Kto tu jest chory? Wszyscy zdrowi, wasze wolne. Nie wolno ukrywać chory. Blady jesteś, Kapustin. Ale znów waszy w ogrodzie. Daję ci się. Wystąp, na bok! A ty co? Cejkin, co masz na twarzy? Alosza, no ale może ty jednak masz gorączkę? Nie mam, no nie mam. Ach, no po co ty mnie tu sprowadzałeś? Ja cię sprowadziłem! Proszę pani,
Proszę pani, te bezstrzelne mochy rządzą się tu jak szare gęsi. W naszego pana gabinecie urządzili kancelarię, a w sypialni pułkownikowa robi aptekę. No, ciesz się. Nareszcie będziesz miała chorych. Już są w lazarecie. No, jakiś ty dobry. A ciężko, chorzy ciężko? Na razie jeszcze nie, ale pod twoją opieką rozchorują się na pewno. Dokąd znów idziesz? Zabiorę z gościnnego pokoju trochę rzeczy, bo ta choroba nam wszystko zniszczy. O, panienka zdenerwowana. Pewnie dlatego, że z tego pokoju panienkę wysiadali. Ale to nie moje rozporządzenie, nie, nie. Złość piękności szkodzi. O, o! Energiczna waryśnia, co? Ale ładna. Pan aż usiadł z wrażenia. Nie, owszem, ładna. Temperamentem. Ale gorda ja Polka. One wszystkie takie. To ona Polka? Konieczno. Nasza nie byłaby tak nieprzystępna. Maladiec, poruczyk Iwanow. O, nastajaszczy gwardiejec. Ale mundur wydostałem sam raz z magazynu, co? Obleci, tylko czegoś brak dla fasonu. A, wiem. Pierś za nadto pusta. Brak wam waszego orderu. Pożyczę wam swoją Annę z mieczami. Annę nie. Pierwsza moja miłość była Anna. I właśnie z dwoma mieciami mnie zdradziła. A to co? Włodzimierz czwartej klasy. No, niech będzie. Tak. Wolę chłopa czwartej klasy, niż pierwszoklaśną kobietę. I ten więcej twarzowy. Tak. No, a teraz kolego, zameldujemy się panu pułkownikowi. Może lepiej niech pan sam idzie, co? Aż to wy, Iwan. Pułkowniku, poruszyk Duszkin melduje. Panie pułkowniku, dawno nie miałem zaszczytu widzieć pani pułkownikowej. O co chodzi? O to, co poprzednio meldowałem, kiedy pan pułkownik mogę odejść. A to kto? Właśnie to chciałem zameldować. Podporuczyk Iwanow odbity Austriakom. Może pan odejść. Proszę bliżej. Porucznik Iwanow? Tak jest. Jaki pułk? Czwarty krakowskiej infanterii. Aha. Czwarty wziął do niewoli? To znaczy, że pan jest 16 syberyjskiego. Otoczyli was pod Szechowicami, tak? Tak, tak, ale ja nie chciałem. Ja... A ja wiem, że pan się bronił. A co nie było? Porany za co? Proszę siadać. A długo pan był u Austriaków? 4 lata. Co? Przecież wojna trwa dopiero półtora roku. Tego. Tak, ale tak mi się dłużyło, wie. A, no tak, w niewoli naturalnie, rozumiem pana. Pali pan? Proszę. Można. Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą. Aha, widzę, że pan musi być z rezerwy. A czym pan był przed wojną? Profesorem. W gimnazjum? Nie, na ślizgawce. Wyższa szkoła jazdy. Holender, trójka skakana, przekładanka, ja? Tak, ale to nie jest stanowisko dla oficera. No nie, dlaczego? Bardzo przyjemne. Jak to? Całodzienne utrzymanie, mieszkanie, światło i 2 korony dziennie. Wie? 2 korony? Jak to 2 korony? Może ognia. Zaraz. Panie pułkowniku, może ognia. Proszę. Ale. A jak pana wzięli Austriacy? Z poboru. Jak to z poboru? Ach, panie, pali się! Przepraszam! Staraz! Sam odcisz! Panie pułkowniku! No? Co? Co? Szpieg? Powieszę go! Ale dlaczego zaraz? No nie, to może lepiej wszystko wyjaśnić, będzie najlepiej, no panie! Co tu się stało? Dokąd oni pobiegli? Może są ranni? Nie, ale za to pewnie będzie jeden trup.
Zdaje się, że poszli po szubienicy. No tak, ale kiedy ja tłumaczę, mówię, że to nic podobnego, a pan pułkownik jednak mnie podejrzewa. Podejrzewa pana? O co? Co się stało? Wywiadowcy złapali groźnego szpiega. Muszę natychmiast odesłać go do sztabu. Panie poruczniku, panie poruczniku. Jestem. Ale, o co mój mąż podejrzewa pana? Nie, może dlatego, że mi się tak wypsnęło, że pani mi się tak bardzo podoba. Ja się panu podobam. Egzotycznie. Ja jestem sercowy jak wielkie nieszczęście. Tak. Jak jeszcze kobieta jest taka frontowa, taka sznytowa. Tylko, że mój mąż jest wiecznie o mnie taki zazdrosny. Tak. Ale pan jest komplemencista. Infanterista. O, żebym ja wiedział, że pan jest jego żoną. Ale on od razu widocznie skapował, że my ze sobą takie te siuchty. Komo? Siuchta? Qu'est-ce que c'est? No, la siucht. La flirty. O. Capez-vous? Vous êtes très gentil, monsieur Ivanov. Bardzo, pan miły poruczniku, bardzo. Prefix. Pan poruczniku, już pójdzie pan z nami do lazaretu. Z panią Jekaterina Pawłowna na koniec świata. To trochę za daleko. Romantyczny facet. Wzdycha do pani jak kot do słoniny. Do słoniny. Chodźmy. Si. Więc zrozumiano? Tak, każdy pamięta, na co jest chory? Już idą! Służek! Biegiem! Oddział! Pięć! Jak się macie, chłopcy? Pocieszcie się, niosę wam pomoc. A gdzież jest doktor? Doktor zachorował. Ach, to pech. Tak, tak. Ale to zdrowe chłopi, to same markeranty. Aha, okay. To ja zastąpię doktora. Jak to pan zna się na tym? No, cały uniwersytet przeszedłem. No, na piechotę. Pan umie stawiać diagnozę? Na równe nogi, tak. No, bańki. Ach, i bańki także. Tak. Daj na łapy. Sprawdzimy puls. Szósta 20. Niedobrze. Niedobrze. Tak. Koklusz, lapidis, cyclapons. Ach, koklusz, doskonale. Mamy lekarstwo na koklusz. Ma. Proszę. Mhm. Tu łyżka. Srebrna? Srebrna. No, bo to bardzo ważne. Co pan robi? Pisze wyraźnie przed użyciem wstrząsnąć. Ach, to jakaś nowa metoda. O. Na pamiątkę. Pokornie się pogadaliśmy. No, dalej. Następny. To nieważne. Język. Więcej. No tak. Oj. Tak, tak, tak. Plamy na pysku. Plamosia pyskatis. A. Tak. Trzeba zabandażować pieprzu do skarpetek. Pieprzu? Tak, tak, tak. Nowa metoda. Porusznik Duszki. Pieprz jest? No. Bandażować, bandażować. Tak, rozkaz. Pan doktor, to jest pan porucznik. Pozwolę. Tak. Leż pan. Tak, zapalenie kolana. Fire kolanos. Czy to groźne? No, z tym się żyje przeważnie do śmierci. Dłużej nie. Co się tam dzieje? Pani pułkownikowa leczy chorych. Pan adiutant kazał powiedzieć, żeby pan doktor zachorował. Niestety, no to nic, to zwyczajne pluskwą perfektum, tak. Kąpać przeważnie. Kąpać. No więc tego... tak, ta połowa dostanie co godzinę łyżkę wódki,
A ta połowa po szklance piwa. Nic do tego? Jakaś drobna zakąska i minogi, bigosik, coś w tym rodzaju. Tak, także... A ja? Aha, jako ciężko chory dostaniesz szklankę wina i do tego smażone kartofelki. To znaczy się w porządku wszystko. Tak. Oho, nowy pacjent. Tak. Nie, pardon, tego pacjencika ja sam opatrzę. Zaraz. Ty, byku, co ci jest? Umieram. Nie gadaj, z czego? Umieram ze śmiechu. Tak zaczęło się to i wzięło mnie. Ech, i w oczach głupie łzy. Raz nie dajmy się, dwa kochajmy się, a zabawmy się na trzy. Zagraj, bracie, zagraj szumną piątkę, zagraj mi tylko dziś. Jutro już jest sobie, nalej, bracie, nalej pełną szklankę, dalej go tylko dziś. Jutro już nie będę pić, a jak jeszcze brak mi się dziewczyna, niech dziś nie kocha ta jedyna, a od jutra niechaj mnie wspomina. Jutro możesz sobie... Ten oficerek stary się tu kręci pod naszymi oknami. Pewnie na prześpiegi chodzi, proszę pani. Wątpię, raczej mu ktoś wpadł w oko. Proszę pani, taki moskal, co on mnie może obchodzić? A jak mnie będzie napastował, to mu miłość z głowy wybije razem z zębami. Ach, to tylko się tak mówi, ale z przerażeniem czekam, kiedy się zacznie interesować nami. Nic nam nie zrobią, proszę pani. Do naszego pokoju nikt się nie dostanie. Niech tylko spróbują tu wejść. Szykuję dla nich miłą niespodziankę. A mówili się, aż leciały z gęby skry. Raz o siebie powstali się, a śpiewali znów na trzy. Zagraj, bracie, zagraj szumną piątkę, zagraj mi tylko dziś. Jutro możesz sobie iść na bracie, nalej pełną szklankę, dalej go tylko dziś. Jutro już nie będę pić, a jeszcze tam mi się nie dzieje. Nie widzisz się, kochaj, nie widzisz się, kochaj, nie widzisz. Jutro możesz sobie iść. Co się patrzysz, nie zgadłeś, wcale nie ja. Przegrałeś, kładź się. Psiu. Teraz ja ci tak dam, sama błagarodzi. I leżysz, znowu nie zgadłeś. Kładź się. To ty. Psiu, piasa! Ciot! Oki zupa! Oj, zgadłem! Poznałeś rączkę, co? Padłem. Chwalcie jak będę. Obiad! Hej, chodź na obiad! Hej! Chodź! Tu to leży!
wasze błogorodzie, zupa dziś trochę przypa. Ale to nie moja wina, ja... Co? Zupa przypalona? Ja cię tu zaraz nauczę, jaki ma być żołnierski wid. Chodź na tu, ty. Chodź no. Co? Sam będziesz pomyje jak... O... Jałaś? Bredny typ z tego Moskala. Och, jadę mu. Komu? A panu. Tylko coś panieniszce powiem, chwileczka. Każ się wypchać, Moskalu. Panieneczko, jeden momencik, panieneczko, panieneczko! Hej! Biały, gdzie ty mieszka, porucznik Przepraszam bardzo pana porucznika, proszę wybaczyć, nie poznałem. Byliśmy pokorni, że zostałem przydzielony jako ordynans do porucznika Iwanowa. To czego stoisz? To czyś swego pana. Co to? Futbol grałeś? Moskiewski znaczek. A jest, wasze blagorodzie. Grałem w reprezentacji Moskwy. Ale mi jedna swołocz w Krakowie na meczu kolano rozbiła. Toś ty grał w Krakowie? A jest, wasze blagorodzie. To był wielki mecz, panie poruczniku. I wygrali bylibyśmy na pewno, żeby mi ta swoboda zaraz przy pierwszej bramce nie kopnął, aż mi pogotowie zabrało. Tak. Och, niech ja go dostanę w swojej ręce, to ręka noga mózg na ścianie. A może on niechcący? O, zamiarowo, panie poruczniku, sam widziałem. Tak. I poznałbyś go? A, piekle bym go poznał, taki nieduży. Morda taka wredna. Uch, jak ja go jeszcze spotkam, kiedy to kiszki z niego wypruje. Zamorduje! Boże, ty musza. A to co? Na dalekim oceanie biały okręt płynie w dal. Moje cudne ukochanie, jak mi ciebie bardzo żal. Ach, ty miłe, moja miłe, raz milejsze moja, nie gubi mnie, polubi mnie raz, krasawica moja. Daj jeszcze raz, daj jeszcze dwa, a co drugie tryntra, daj jeszcze trzy, cztery, pięć, do 28, da pięć. Ach, ty miłe, moja miłe, z białej grudziu komilfo, ach, lubi moja, ach, radzi moja, kanaryjka łazo. Dyrwiń, dyrwiń, kaługa, dyrwiń, ładoga moja, tuła ja. Pan Matusiu. A wy to co? Wasza blagorodzie, tam golom pocztowy mi się na dachu schował. A może golomka? Ja nie. Ty już proszę zmaszerować. To co? Pan Iwanow, to pan. Tak, ja. Tak mnie pan przestraszył. Niedobry. Bardzo przepraszam, ale to niechcący. Tak? No, niech się pan nie tłumaczy, ja rozumiem. No to świetnie, bo ja nie bardzo rozumiem. Ach, Iwanow, jak pan mi imponuje swoją odwagą, swoim temperamentem. A jak pan ślicznie śpiewa? Co proszę? Rozmarzyła mnie pańska piosenka. Piosenka, kiedy... O nie, ja się nie gniewam, nie jestem przecież z kamienia. Och, ale pan musi odejść, mój rycerzyku, mój mąż może przyjść lada chwila. To byłby skandal. Tak, rzeczywiście, no tak. Nie, no nie dlatego, żebym się bał, nie, ale zicher jest zicher, co? No więc chodź. O, trzeba. Boże mój mąż, jak pan się schowa, prędko, poduszko.
proszę. A, niech ich diabli wezmą. Co chwilę nowy rozkaz. Czart pobieli. To prawdziwy bałagan. Tak. Co to? Co? Kto się tam rusza? Gdzie? Pod łóżkiem. Co to, pod łóżkiem? No co się może ruszać pod łóżkiem? No pewnie ty tam siedzi. Tyle razy cię prosiłem, żeby psa nie wpuszczać do sypialni. Co tak? Tu przynajmniej chcę mieć spokój. No tak, naturalnie. Fifi. Fifi. Poszła won! Zastrzelę to bydle! Boże mój, Alosza, co ty robisz? Alosz. No to takie kochane zwierzę. Słuchaj, Alosza, no zrób to dla mnie. No widzisz, przecież Fifi jest taka do ciebie przywiązana. Fifi, błagam cię, nie denerwuj, paniuncia. Dobra. No kto? Co pan tu robi? Co to ma znaczyć? Panie pułkowniku, ja widziałem, jak ktoś drapywał się po mnie. Myślałem, może złodzieje. Co pan zwariował? Jakim prawem? Kto pana prosił o obronę? Bałwan? Winawat, madam. Ta sprawa wydaje mi się dziwna, trochę nawet podejrzana. O, no Alosza, Siri, jak możesz mnie posądzać? Jeżeli już nie wierzysz w moją wierność, no to w każdym razie powinieneś wierzyć w mój gust. Pomyśl tylko, ja i taki zapijaczony orangutang. Ja bardzo przepraszam, madam. Ja przecież... Walczeć! Proszę się w tej chwili stąd wynosić! Ja jeszcze z panem porozmawiam. Rozkaz, panie pułkowniku. W szpitalu pułkownikowi, jeżeli ja wujam. Krakowskie dziecko, Polak! Buja pan! Ale niech ja krakowskie kiełbasy w życiu nie jem. Pędzonka moje nazwisko. A ja myślałam, że Moskal. Nie. Indyk też myślał. Skąd się pan tu wziął? No owszem, opowiem pani, ale nie tu, bo tu nas ktoś może podsłuchać. Chodźmy stąd. Mam takie kąty, gdzie nas nikt nie podsłucha. Dobra. Ho, ho, ho. Aprowizacja pierwsza klasa. Można by Wisłę wódki wypić pod taką zagrychę. A może pan do Łodzy? Może, na pewno. To niech pan je, swojemu nie żałujemy. Jeszcze jak panią widzę, to mam taki apetyt. Niech pan lepiej opowie, jak się pan tutaj dostał. No zwyczajnie, za Ruska mnie wzięli. A że po rosyjsku gadam, bo mam wujka w Kijowie, u którego byłem przez 3 lata. No to i tak bujam ich. Już, no pan. Uważa pan na Zuzia, o, że niby tu nasze okopy, prawda? A tu okopy Moskali, rozumie pani? Tylko, że u nich, o, co 200 metrów, to karabin maszynowy, rozumie pani? O, w ten zdesień właśnie ustawiony, rozumie pani? No i wtedy oni zaczynają ogień, palą z karabinów. Tam ja słyszę oni domy z małych armatek, ciach, 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 rozumie pani? Wtedy oni, ja mówię, dosyć tego. Panie generale melduje posłusznie, że daje alarm do ataku. Nie uważa pani wtedy z ogromnych dział i bęc, i bęc, i bęc, i bęc do nas, rozumie pani? No i co dalej? A potem uważa pani, to myśmy ich otoczyli, że oni się nie mogli ruszać mniej więcej tak jak panna Zuzia. Pan puści. No, tu nie ma żartu, na to wojna, uważa pani. Puści. Strzelaj pan. Strzelają. Może będzie bitwa. Trzeba coś zarządzić. A no zarządzić coś trzeba, a pan siedzi, tak? Ale co robić? Ja straciłem głowę zupełnie. Może zarządzić alarm. Więc od samego początku mówię, że alarm, a pan stoi. No idź pan już.
Alarm! Alarm! Tak było cicho. Spokojnie, strzelania się im zachciało. Nie to, nie to. Ilu ich tam może być? Alarm! 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 Panowie oficerowie, nieprzyjaciel się zbliża! Panie, co to za balaganie? Uciekacie? No naturalnie, paru Przygiwanów jest tak zakochany, że nikt nie słyszy i o niczym nie wie. Wstydno, Iwan Iwanowicz. Alarm! Alarm! Pan mi przeszuka ten las. Panie pułkowniku, to jezioro. Wszystko jedno, przeszukać. A pan z patrolem podejdzie do tej góry. To oberża, a nie góra, panie pułkowniku. Jak mówię, góra to góra. Pamiętam jeszcze w wojnie tureckiej była w tym miejscu góra. Tak. A pan mi stamtąd nieprzyjaciela wykurzy. Zrobię dla pana pułkownika wszystko. Tylko uprzedzam, ja jestem raptus. Jakby się nie dało grzecznością, to może dojść do awantury. Niech dojdzie, niech dojdzie. Tylko oszczędnie z amunicją. Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą. Tylko ja uważam, panie pułkowniku, że tak. Najlepiej by było tak, zrobić taki podkop, prawda? Taki tunel przez tę górę i dookoła ich osaczyć, prawda? I łobuzów z tyłu politka. A wie pan, że to pomysł strategiczny niezły. Zresztą niech pan robi jak pan chce, byleby było dobrze. Tylko bardzo proszę, moi panowie, za wszelką cenę nie dopuścić nieprzyjaciela do dworku. Wiecie dobrze, jak niespokojny sen ma moja żona. Obudzi się i zacznie się na nowo. Zatem powodzenia! No, długo będziemy tak stać z tymi podniesionymi rękami? No to podajmy się już. No to podajmy się już, no. No to my się podamy. To my się podamy, nie? To my pierwsi. My się poddajemy. No i my się podamy. Poddajemy się. Nie, no kto się podamy? My się podamy, czy wy się poddacie? To poddajemy się i Fertig, no. No to Fertig, jak my się poddajemy i wy się, to się razem podajemy. Poddajemy się już. No dobra. No to chłopaki. No to robimy zawieszenie broni. Dobra! Bo ta wojna to już każdemu bokiem wyłazi. Słuchajcie, trzeba by przeszperać tutaj te karczmy. Może się znajdzie co do wypicia. Trzeba by oblać ten interes. Dobra! Dawaj! Dobra! Do góry! Oj! Szwarc! Wędzonka! Ja jak pragnę wypić, siada! Wędzonka! Pęż, jak ty wyglądasz? Widzisz? Ruski oficer? Taki oficer, jaki ty. Czekaj, ja ci to wszystko wytłumaczę. Rój, szty! No i co, nie wrócisz już do nas? Chyba wrócę. Jakoś mi tęskno za wami. No to wracaj. Muszę jedną transakcję sercową przeprowadzić. Czyją? Swoją. Kto wie, może z żoną i z dzieciakami wrócę. Panie pułkowniku, depesze ze sztabu generalnego. Dawaj pan. Co? No, świeża przyjemność. Najpierw przyjazd żony z bandażami, a teraz wizyta wielkiego księcia na front. To trzeba wszystko przygotować na jego przyjęcie. No więc mówiłem już, że trzeba... Zresztą to nieważne, nieważne. On przyjeżdża wizytować front. Tam tak nieostrożnie strzelają. Pan wie, czym to grozi?
zgody. Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa, to u mnie nie bywa. Niczego możesz zrobić beczkę piwa, jak olej w głowie masz. Należy znaleźć tylko drink, to znaczy, jak podejść, zahaczyć. Na oko się wydaje wykluczone, tak, że już stracony czas. O, nie siu, nie ty, proszę zauważyć i zrobione w mi. O, nie siu. I raz, i dwa, znowu człowiek to chciał, to ma. Przeze mnie proszę, niech się co chce dzieje. Jak nie mam, to nie jem. Jak człowiek się przejmuje, to lysieje i psuje sobie krew. Jak kogoś boli ząb, ma ciasne buty, to chodzi jak skróty i martwi się i smuci się i biada, lub zaraz pada w gniew. A u mnie siup, u mnie cyk, smutek, drugi smutek momentalnie znika. U mnie siup i raz, i dwa, i człowiek swój humorek znowu ma. O! Wszystkie patrole już wróciły, tylko od porucznika Iwanowa nie mamy żadnych wiadomości. To niedobrze, niedobrze. A może biedak kopie jeszcze ten tunel? W każdym razie dla pewności wysłać dwie roty posiłków z porucznikiem Duszkiem, sanitariuszy i nosze. Rozkaz, panie pułkowniku. A u mnie siu, a u mnie cyk. Proszę lekko, żeby był drek. No, chłopaki, serwus, serwus, już. Wędzonka, chodź z nami, chodź! Czemu? Jedzenie porucznika! Porucznik raz, on wypić ma i dyrygieruj! Wędzonka, z nami! Z nami, wędzonka! Z nami, przyjaciele, z nami, kamera! Kamera! Serwo mnie! Z nami, kamera! Ale chłopaki, nie bujajcie mnie tak! Poruczyk Duszki, odezwij się. Boże ty mój, Gospodzie Boże, zabili chłopaka i to przeze mnie. Po co ja go tutaj sprowadzałem? Golubcik, no odezwij się, ja ci wszystko daruję. Wszystko i to, żeś mi panią pułkownikową odbił, w ogóle wszystko. Tylko daj jakiś znak życia, no zaśpiewaj czy coś takiego. No i cóż, panie doktorze? Zagazowany. Zagazowany. Kompletnie zagazowany. Bożeż ty mój, chlorem? Nie. Fosgenem? Nie, raczej samogonem. O, aż mnie zamroczyło. Czuje pani, jak z niego gaz bucha? Bucha, rzeczywiście bucha. Czy jest nadzieja utrzymania go przy życiu? No, zapewne, ale... Może by zrobić jakiś zastrzyk? Raczej przeplukać żołądek. Tak, no to chodźmy przygotować wszystko. Ale...
Mówiono mi, że takie płukanie żołądka to bardzo przykry zabieg. Bierze się kiszkę i pakuje się choremu przez gardło aż do żołądka. No to chodźmy po tę kiszkę. Co? Mnie kiszkę do żołądka przez gardło? Niedoczekanie wasze. Trzeba zmiatać, nie ma co. Masz. Proszę. Iwanow, Gawłupczyk. No jak się cieszę, no jak ze zdrowiem, lepiej? Taki rok. No sława Bogu, sława Bogu. Pułkownikowa tak się przejęła. Ani na krok od was nie odstępuje. Tak. Ja nie mówię tego zazdrości. I pułkownik zachwycony wami. Żałuje, że nie może was przedstawić wielkiemu księciu. Wiecie, wielki książę Władimir Pawłowicz przyjeżdża. A cóż to za facet? Bolszaja Szyszka, mleczny brat cara. A Iwanow, wiecie, postawił mi kabale mój deszczyk i wypadło, że sądzona mi jest miłość biednej, skromnej dziewczyny i że lada dzień spadnie na mnie z nieba moje przeznaczenie. A ja wierzę w kabałę, wierzę w kabałę. To musi pan chodzić w kasku szturmowym. Dlaczego? No bo jak takie 80 kilo spadnie, a pan masz słabą głowę... A tak, raz. No kto wy, Iwanow, żarty was się trzymają, to znaczy, że ze zdrowiem lepiej. A już przyjechał. Iwanow, bądź zdrowy. Proszę. Czego? Wasze blagorodnie, doktor każe nosować. Co? Nie bądź dla mnie zacwany. Widzisz, że chory, to się chcesz odegrać, tak? Dalej szoruj byku stąd razem z doktorem. Doktor kazał. Ale nie ma tam doktor, mnie tam dużo... Masować, kazał, masować muszę. Uważasz twoim doktorem. Muszę masować, doktor kazał. Zmęcznik nie chcesz, tak? Aha, leżysz. Czy tak leżysz? Kiedy doktor kazał? Ja znam twojego doktora. Ajdziesz mnie z doktorem. Ja muszę czarować. Będziesz mi czarować twoim doktorem? Chwileczkę. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Panna Zuzia. Sprzęty widzę z powrotem. Przepraszam. Chciałam tylko zapytać o zdrowie. A, jak tylko pannę Zuzię zobaczyłem, od razu lepiej. Bo panu tylko żarty w głowie. A ja i moja pani straszniśmy się martwiły o pana. No. Podobno pan był zagazowany. Tak, trochę za dużo gazu łyknąłem te. Jeszcze chwila, to poleciał jak balon. Pola Boga! I jak pana uratowali? Jak mnie uratowali? Tak, jakby to prawda po prostu powiedzieć, no, przyszedł doktor, otworzył klapę w brzuchu, gaz wypuścił. Tak. Trochę w głowie jeszcze zostało. Pani Majewska kazała się panu klaniać. Kto? Moja pani, dziedziczka, pani Majewska. A jak dziedziczce na imię? Zofia. A jak się nazywa ten majątek? Majewo, powiat Łopiany. Rany Jule, przecież to żona mego porucznika. Nie może być. Tak, nie, że panienka biegnie i powie pani, że zamelduje się wędzonka, ordynans z listem, a ja tymczasem ten mundur galowy zmienię. To się moja pani ucieszy, już lecę. Co ty wygadujesz? Wiadomość od naszego pana wędzonka przyniósł. Wasza cesarska wysokość raczy przyjąć... No. Wiem. Raczy przyjąć wyrazy naszej głębokiej radości. Dobrze. Proszę. Proszę! Proszę!
Panie poruczniku, bo melduję się posłusznie. Przepraszam, że nie od razu wlazłem, ale bałem się, żeby mnie co nawet nie spadło. Teraz. Melduję posłusznie list od pana porucznika. A czy mój mąż jest zdrów? Jak rybka. No jak to? Opiekowałem się nim jak mam, jak niań, na to. Dziękuję. Panie Wędzonka, znakiem tego pan mój kolega, bo służymy u jednych państwa. No sztymuje, no. To musi mi pan pomóc wyproterować podlogę. Już się robi pan na zuzie. Myszy Iwan nie odzywa się. Może mu się to stało? Śpi. Och, Boże, ty mój, Fifi, co ty tu robisz? Nie ma go. No nie ma go, pani, gdzież on jest? Prawdopodobnie uciekł. Uciekł w gorączce. To straszne. Chodźmy po niego szukać go. Nie trzeba. Spokojnie. A to kto? Adiutant? Nie wasza wysokość? Nie. Pańskie nazwisko? Iwanow. Iwanow? Haha. Rzadkie i oryginalne nazwisko. Iwanow. A to co? A to mój wynalazek wojenny. Co? Uciekaczki. Kaczki? Nie, uciekaczki. Kaczki? Tak, taki przyrząd, żeby przed wrogiem wiać. Aha. To pan jesteś wynalazcą. Wynalazcą. A la bonne heure. Bon? Naturellement? Tak jest. Monsieur Polkownik, pragnę, żeby ten podporucznik prowadzał mnie po froncie. Rozkaz wasza wysokość. Monsieur? Idę przebrać się w mundur polowy. Panowie oficerowie! Poruczniku Iwanow, proszę pamiętać pańska głowa w tym, że księciu nie może się nic złego stać. I proszę także pamiętać, że książę musi być z wizytacji bardzo zadowolony. Już ja takie siuki-miuki tego, no, będzie zadowolony, tak. Moja w tym rzecz. Oto widzimy front. Front. Tak też. Aha. A dlaczego nie strzelają? Antrakt. A? Nieprzyjaciel poszedł na papierosa. Aha, fiume. Strasznie. Tak też. Mniej więcej tu żołnierzyki chowają się przed nieprzyjacielem. A!
gdzie nieprzyjaciel? O, tam, za stodołą. Widzę. Tak. Widzę. A! Kula! Samą porę złapałem. Szła prosto na waszą wysokość. Oj! Panie, ale jak pan to zrobił? O, prawa, stary żołnierz jestem. O, merci. A. A. Voilà. Oj! A! Ale toż to? Granat. Granat! Tak, gromadny granat! Tak tożno. Bohater, bohater! O. Pan mnie uratował życie, dawaj! Już! Bańka! Ręku! Nagradu! Baruczyk Iwanow! Zawtra zjemy coś lepszego. Tak, a gdzie? Jutro urządzam wielki bal, grand bal! Aha, a propos. Spotkałem koło dworu właścicielkę tego dworu. No? Jeszcze zależy mi na tym, ażeby pan mnie do niej zaprowadził. Rozumie pan, żeby pan mnie jej przedstawił. Wykluczone przedstawił, zaprowadził, wykluczone... Nieraz już dać! Tak, tak to... To ty, Duszynka? To ja, Golubuszka. Madam? Ach, wasza wysokość, jaki zaszczyt. Nie spodziewałam się, że wywrę takie wrażenie. Ja bardzo przepraszam. Ja nigdy bym się nie ośmielił. To ten osioł Iwanow. Iwanow? To plotki, to plotki. Ja go lubię, owszem, ale nic więcej. Madamy, pani mnie źle rozumie. Ach, wasza wysokość, puszczę kroki, to mój mąż! Co za pech! Proszę się schować prędko! Gdzie? Prędko, kuda! Łóżko, po łóżko! Ach, to ty, Duszynka, cóż tak późno? Co późno? Spacerowałem? To to. Co? Tam. Gdzie? Pod łóżkiem. Pod łóżkiem? No, przecież, mój drogi, to Fifi. Fifi? Ach, nim! Teraz z nim skończę! Aliosza! Chodź, zaraz postrzelam! Przepraszam! Panie pułkowniku, że tak późno, ale chciałem panu zrobić małą niespodziankę i dlatego schowałem się pod łóżko. Otóż z rozkazu jego cesarskiej mości mianuję pana generała. Ura, ura, ura! Pardon? Madam, bonne nuit, general. Iwanow, już ja go nauczę. Rekraty. Rozstrzelać każe. O, pardon. Na Sibiu. O, coś tu mi bo. O, pardon. A. Drzwi. Klamka. Jest klamka. Wielko nasz radziwy, nasz radziwy narodowy. Wielko nasz radziwy, nasz radziwy narodowy. Ule nasze pają, привет ими, ими на поле листья рябой. К нам приехал наш любимый, наш любимый. Дорогой, к нам приехал наш родитель, наш любимец дорогой. Ай, да, всего же, ай.
Wczorajszy adiutant, zawołać go niemedlenna! Rozkaz! Metr znaczy! Pół metra dla ciebie, a pół metra dla mnie! Zdrowie naszego bohatera! A panowie! Takie piękne panie, a nikt jeszcze zdrowia pantofelka nie wyszedł! O, przepraszam, Jego wysokość prosi pana porucznika. Mnie. Ale wróci, wróci na pan wieś za wczoraj, no. Pomyłkę to pan może... Pan, ja jestem tutaj na... Ja bym... Ja słowo honoru. No, wyszli bardzo. Panie poruszniku! Pan Topelek, no niechże mi pan od... Proszę go zawołać tutaj. Rozkaz. Pan Topelek, ja bardzo proszę. No. Panie poruczniku! No niechże mi pan od... Panienka Stasi dla pana oficerka. Wiadomo, Grubaszyszka. Porucznik Iwanow. Ja może większa figura byłem przed wojną na meczach futbolowych. To panowie generalowie i ministrowie o te rączki ściskali. O. Co, nie wierzy panienka? Cały świat zjeździłem. O, nie wierzy panienka? Panienka spojrzy. O, widzi panienka? Tu nasza drużyna w Konstantynopolu. O. A tu, o, tu w Londynie. A tutaj to w Krakowie. Wspólna fotografia przed meczem. O, jeszcze nie byłem, nie miałem tego kolana przetrąconego. O, tak. Nasz porucznik Iwanow!
Niechcący wypsnęło mi się. Mają dowód, fotografię. Niech pan natychmiast ucieka. No to dobra wsypa, no. To trzeba wiać. Zaraz, przecież nie tak. Przyniosę panu coś cywilnego. Jak pan to zaczęło? No dobra. Dużo zapłacę. Jak się zapłaci, to się zrobi. Chodź. To szpieg, panie generale. Tak, tak, widzę, widzę. Ale co robić, co robić? Aresztować! No więc od razu mówiłem aresztować, a pan stoi! Już? Zaraz, zaraz, jedna chwileczka, już, już, prawie, prawie. No prędzej, prędzej, niech się pan pospieszy, byle ja. Dobra, dobra, dobra. Z nieba. Co proszę? Kabała nie kłamie. Ja co kto kłamie? Puść mnie, ja nie mam czasu. Przeznaczenie. Jakie przeznaczenie? Odszedł się ode mnie, ja nie mam czasu. Moje pisze. Ale odwal. Cyganka po wróży szczęścia, zdrowia, daj rączkę rubla. Cyganka ci powie, żeby cię szlak trafił obuziak, ja cię dam w mordę. Pójdziemy na bal. Ale gdzie jedziś, to cholerę z twoim bal. Gdzież ja, biedna cyganka, na bal pójdę? Gdzież ja w luksusy w szczęścia, w dobrobyty się pokażę? Ale... Ja, biedna, jak ja ci dam w mordę, to cię wielka. Ja nie... Puść mnie, ja nie mogę dostać. Idź do bóstwa. Ja nie... Znaleźć świat wie no, o moim szczęściu. No trudno, chodźmy. Na bal. No chodź, kuszka. Пой, голубушка, пой! Сыграйте! Сыграй! Тихо в кармане у меня шелковый платочек. Эх, обнять тебе разок, да еще разочек. Выпьем, дорогая, умоляю, выпьем. Что пан выправил? Как пан смеет пить и танчить с цыганком? Пане полковнику. Генерале, не полковнику. Пардон, пане генерале,
my się kochamy, ona mi z nieba spadła. O, ślicznie tańczyłaś, cyganeczko. Pokaż buzię. Wasza wysokość, to jest moja ukochana. To jest moje przeznaczenie i proszę pokornie nie ruszać. Głupska droga. Iwanow, to szpieg. Popać! Trzymać go! Pan porucznik. To ty żyjesz? Co się z tobą działo? No nic, z początku byłem oficerem u Moskali, a teraz z przeproszeniem kobieta. Słuchaj, a moja żona we dworze? Na górze jest. Pilnowałem, a jakże. Wszystko w porządku, panie poruczniku. Uważaj tam na nich. Rozkaz, panie poruczniku. Po co ja go tutaj sprowadziłem? Nie bój się nic. Tobie u nas w niewoli będzie... jak w raju. Kto ten orangutan wszystkiemu winien? Alarm! Za późno. Z rozkazu jego czyczarskiej mości dogroduje pana! Bał pan! Ura! 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 Idiota! Zosiu! Janku! Pana Nadzonka! Panie Dobku, pan żyje? Jakie szczęście! Do tego szczęścia jeszcze trzeba mi. Arszcz! Ze mną! Arszcz!